Od końca marca gołębie z placu Wolnica nie będą miały go na wyłączność. Będą musiały się nim podzielić z kierowcami. Największy plac krakowskiego Kazimierza stanie się tymczasowym parkingiem dla zmotoryzowanych mieszkańców tej części miasta. Ma to oczywiście związek z planowanym remontem ulicy Krakowskiej. Objazd wyznaczono ulicami Rybaki, Wietora, Skawińską i Augustiańską. W związku z tym tymczasowo na tych ulicach nie będzie można parkować. Taką możliwość posiadacze abonamentów postojowych z tego rejonu miasta będą mieli właśnie na placu Wolnica. Zmieści się tam kilkadziesiąt aut. Parking nie będzie działał w czasie, kiedy na placu Wolnica odbywać się będą wcześniej zaplanowane imprezy plenerowe czy wystawiennicze. Możliwość wyznaczenia tymczasowego parkingu na placu Wolnica to efekt współpracy Zarządu Dróg Miasta Krakowa i zarządzającego placem Wydziału Spraw Administracyjnych. Po zakończeniu remontu krakowskiej tymczasowy parking na placu Wolnica przestanie działać. Plac znów będzie pełnił swoją funkcję. Co więcej, wypięknieje, ponieważ Zarząd Dróg Miasta Krakowa go wyremontuje. Początek remontu ulicy Krakowskiej jest planowany na 23 marca.